Cześć, witam Cię bardzo, bardzo gorąco. Zapraszam Cię na kolejny odcinek z cyklu A co było na maturze? Tym razem działania w zbiorach liczbowych. Analizując arkusze maturalne z poprzednich lat, wybrałam do rozwiązywania na tą naszą lekcję właśnie zadania z lat dotyczące ubiegłych, dotyczące oczywiście działania w zbiorach liczbowych. Możesz tu spotkać zadanie z podzielnością, zadanie z procentami, zadanie z błędem względnym przybliżeń, też które zdarza się na maturze, i zadanie chociażby z rozwiązywaniem równań czy też nierówności. Więc dosyć dużo w krótkim czasie, dobra powtórka, a więc zapraszam do rozwiązywania zadań, które wybrałam. Zadanie numer 1, maj 2018, zadanie czwarte za 1 punkt. Cena roweru po obniżce o 15% była równa 850 zł. Przed obniżką ten rower kosztował. Mamy oczywiście 4 odpowiedzi, my zrobimy sobie tak porządnie, żeby nam ta odpowiedź tutaj wyszła. I teraz tak, nie wiemy, ile kosztuje rower przed obniżką, czyli na początku rower ma jakąś swoją cenę i ja zapiszę, że moje 100%, czyli początkowa wartość tego roweru to było X, nie wiem ile. Po obniżce 15-procentowej, to znaczy ile procent będzie teraz brane pod uwagę do tej proporcji, którą ułożymy. Oczywiście 100 minus 15, czyli 100 minus 15 to jest 85%. I ja wiem, że 85% tej ceny wyjściowej to jest 850 zł. No mogę napisać złotych. I teraz popatrz, to jest, żebyś dobrze zrozumiał to zadanie, po obniżce 15-procentowej. Czyli jak ja odejmę 15%, zostaje mi 85% i to jest cena właśnie mojego roweru. To 850 zł. Czyli teraz tak, najprościej to oczywiście tutaj pomnożymy sobie, czyli będziemy mieć tak 85% razy x, to jest 100% razy 850. No złotówek już nie będę pisała, tak, procenty mi się skrócą. Dalej, 85 mamy x, mogłabym tak zapisać, to się równa i tutaj będę miała 85 i raz, dwa, trzy zera, jedno, drugie, trzecie, podzielę przez 85 i wychodzi mi, że mój rower kosztował przed obniżką równe 1000 zł. Czy była taka odpowiedź 1000 zł? Oczywiście taka odpowiedź była i jest to odpowiedź C. Zadanie numer 2, maj 2017, zadanie 27 za 2 punkty. Wykaż, że liczba 4 do potęgi 2017, dodać 4 do potęgi 2018, dodać 4 do potęgi 2019, dodać 4 do potęgi 2020 jest podzielna przez 17. Jest to oczywiście zadanie dowodowe, składające się z 3 etapów. Założenie, czyli to, co mamy podane, ja umówmy się, że moją tą liczbę nazwę sobie x. Czyli moja liczba składa się z takiej sumy i teraz moja teza to będzie, że mam wykazać, że moja liczba jest podzielna przez 17. Czyli moje x będę w stanie zapisać jako 17k, gdzie k należy w tym wypadku do liczb naturalnych, dlatego że widzisz, tutaj są same liczby oczywiście dodatnie. Czyli żeby była podzielna przez 17, to muszę ją dać radę zapisać w postaci 17 razy coś i to coś ma być liczbą naturalną. W tym wypadku. No i mój dowód. Czyli tak, x to się równa. No, ja oczywiście powinnam teraz przepisać w dowodzie 4 do potęgi 2017, dodać 4 do potęgi 2018, dodać 4 do potęgi 2019, dodać 4 do potęgi 2020. To się równa. Dodać tego absolutnie nie wolno. Wiesz, młodzież nieraz robi tak, że sobie dodaje po prostu te wykładniki. Nie wolno, bo przy dodawaniu nie ma czegoś takiego, że się dodaje wykładniki. Przy mnożeniu wykładniki się dodaje, ale przy dodawaniu nie ma wzoru. Więc skoro nie ma wzoru, to będziemy robić taką metodą, będziemy wyłączać przed nawias. I teraz uwaga, na pewno czwórkę, tylko ile tych czwórek? Tu ja mam 4 do potęgi 2017. Co to znaczy? To znaczy, że mam 2017 czwórek. Teraz 4 do potęgi 2018. To znaczy, że mam 2018 czwórek pomnożonych przez siebie. Tak samo tu, tak samo tu. Czyli ile jest czwórek wspólnych? Oczywiście 4 do potęgi 2017. Jak ja z tego składnika zabiorę właśnie on sam, 4 do potęgi 2017, zostaje mi domyślne 1 dodać.
Tu zabrałam 4 do 2017, zostało mi 4 do 1. Dodać. Tu zabrałam 4 do 2017, zostaje mi 4 do 2. Tu zabrałam 4 do 2017, zostaje mi 4 do potęgi 3. No to co? No to oczywiście będę sobie to liczyła, czyli 4 do potęgi 2017 przepiszę. Natomiast tutaj razy i w nawiasie będziemy sobie to liczyć. 1 dodać 4 dodać 16 dodać 64. No takie małe już potęgi umiemy po prostu policzyć. No i mamy tak, 4 do potęgi 2017 razy, a tu sobie dodamy, tu mamy 64 i 16, no to mamy 80 i plus 5, czyli mamy 85. No tak, a ja miałam wykazać nie podzielność przez 85, tylko przez 17. To znaczy, że moja liczba 85, to początek przepiszę, będzie się dała rozłożyć jako 17 razy ileś. I otóż jest to 17 razy 5, to jest właśnie 85. I teraz, co dalej zrobimy, żeby już było tak super profesjonalnie? Ja najpierw napiszę 17, bo ma mi to tak wyglądać. Ma być 17 razy coś, czyli 17 razy k. Czyli ja napiszę 17 razy i teraz przepiszę, no niech będzie 5 razy 4 do potęgi 2017. I teraz podkreślamy sobie, że ten mój człon to będzie moje k, więc ja teraz mogę napisać, że to się równa 17k, gdzie moje k oczywiście widzimy, że należy do zbioru liczb naturalnych. No bo 4 do potęgi 2017 to jest bardzo duża liczba, ale naturalna. Razy 5, no to też jest bardzo duża naturalna. A to miałam wykazać, czyli co kończy dowód. Bardzo często zdarzają się takie zadania właśnie z podzielnością i musisz pamiętać, jak to zacząć, jak to zapisać. Tutaj o metodzie wyciąganie przed nawias, jak to wyciągniesz, tutaj sobie coś dodasz. Na pewno jest tak skonstruowane zadanie, żeby dało się to udowodnić. Czyli żeby się dało tą 17 zobaczyć. W tym wypadku u mnie 17 razy coś, ja to nazwałam 17 razy k. Zadanie numer 3, maj 2017, zadanie czwarte za 1 punkt. Liczba osobników pewnego zagrożonego wyginięciem gatunku zwierząt wzrosła w stosunku do liczby tych zwierząt z 31 grudnia 2011 roku o 120% i obecnie jest równa 8910. Ile zwierząt liczyła populacja tego gatunku w ostatnim dniu 2011 roku? Otóż tutaj młodzież często popełniła taki błąd, że nie doczytała dobrze zadania, bo jest informacja taka, że nie wiem ile było na początku zwierząt, prawda? Czyli na początku było jakieś 100%, no było jakieś x. I teraz jest tak w treści napisane, że ta liczba tych osobników wzrosła o 120%. Czyli na początku było 100%, a jak wzrosła o 120, to jest 220%. A młodzież pisała po prostu 120. Nie zrozumiała tego, że tam pisze o 120%. Jak o 120, to ja muszę do tego 100% dodać to 120% i wychodzi mi 220%. I pisze tak, i obecnie jest równa, czyli jest równa 8910. No i teraz musimy to policzyć. Oczywiście możemy to policzyć szybciutko, mnożąc sobie tutaj na krzyż. Możemy sobie procenty od razu skasować, żeby było mniej w zapisie. Czyli 220x to się równa 100 razy 8910, czyli po prostu dopiszę tylko 0, 2, podzielę przez 220. No najlepiej oczywiście wziąć kalkulator, będzie szybko, jak weźmiemy kalkulator i podzielimy. 891 podzielimy przez 220. I mamy 4050. Czyli właśnie takie było pytanie, ile zwierząt liczyła populacja w ostatnim dniu tego roku 2011. Właśnie ona liczyła 4050, a później ona wzrosła aż o 120%. Czyli ponad ten stan, prawda? Ponad ten stan, bo jakby wzrosła o 100%, to by wynosiła 8100. Ale że jest ponad 8100, to znaczy, że musi być, prawda, tutaj, tak jak w tym wypadku, mamy 8910 tych osobników. Zadanie numer 4, maj 2016, zadanie 26 za 2 punkty. W tabelce przedstawiono roczne przyrosty wysokości pewnej sosny w ciągu 6 kolejnych lat. Czyli tak, w pierwszym roku
przyrosła 10 cm, w drugim roku 10, w trzecim roku 7, w czwartym roku 8 cm, w piątym roku 8 cm, w szóstym roku 7 cm. Oblicz średni roczny przyrost wysokości sosny w badanym okresie 6 lat, otrzymany wynik zaokrąglij do 1 cm, po czym oblicz błąd względny otrzymanego przybliżenia i podaj ten błąd w procentach. Czyli po pierwsze, mamy wyznaczyć oczywiście średni, prawda? Średnią, ile ona średnio w ciągu 6 lat przyrosła ta sosna. No to co robimy? Oczywiście dodajemy 10 cm, dodać 10, dodać 7, dodać 8, dodać 8, dodać 7. Dzielimy to przez 6. No to mamy tutaj 10, 20, 35 mamy i 15 to mamy 56. Możemy sobie oczywiście to może skrócić przez 2, to mamy 25 trzecich, czyli wyciągmy całości, to będzie 8 i 1 trzecia. Skoro tak, to jest oczywiście już policzone, że średnio w ciągu 6 lat ta sosna sobie przyrasta 8 i 1 trzecia centymetra. Kazali nam w treści, żeby ten wynik zaokrąglić do 1 cm, czyli będziemy mieć 8 cm. Czyli będziemy musieli policzyć teraz błąd względny procentowy. Przypomnę wzór na błąd względny procentowy. Wartość rzeczywista minus przybliżenie, to na wartość bezwzględną, podzielone przez wartość bezwzględna z tej wartości rzeczywistej i razy 100%. I to się równa. No to będziemy sobie stosować. Czyli tak, kreska ołamkowa i tak. Rzeczywista to znaczy, ile w rzeczywistości ta sosna średnio przyrosła. 8 i 1 trzecia minus, jakie było przybliżenie? 8, czyli minus 8, podzielone przez ta rzeczywista, czyli 8 i 1 trzecia, razy 100%. To się równa. Jak odejmiemy sobie u góry 8 i 1 trzecia, odjąć 8, to nam zostanie 1 trzecia i ja już nie potrzebuję wartości bezwzględnej, bo to jest liczba dodatnia, a na dole też nie potrzebuję. Może od razu zamienię na ułamek niewłaściwy. 3 razy 8 to 24 plus 1, to mamy 25 trzecich i to razy 100%. Mi się nie podoba ułamek piętrowy, czyli przepiszę licznik i pomnożę przez odwrotność tego mianownika. Bo tak właśnie pozbywamy się ułamka piętrowego, czyli razy będzie 3/25, no i razy 100%. Popatrz, jak pięknie się skróci. Trójeczka się skróci z trójeczką, 25 przez 25 to 1, a 100 przez 25 to 4. I wychodzi mi, że to jest 4%. Czyli to tutaj policzone moje 4% to jest błąd względny procentowy tego przybliżenia. Można by się zastanawiać, czy to dużo, czy to mało. No, 4% to nie jest tak zupełnie mało. Można powiedzieć, można by było już głębsze analizy tutaj wejść, ale w zasadzie to wykorzystanie tych błędów jest potrzebne już później, jak będziesz dalej rozwijał swoją wiedzę z matematyki. Natomiast na poziomie tutaj matury podstawowej z matematyki wystarczy Ci w zupełności, żebyś umiał to obliczyć, ten błąd. Bo wiesz, przybliżając, to my zawsze popełniamy błąd. I nasz błąd względny procentowy ustaliliśmy, że to jest błąd w granicach 4%. Zadanie piąte, maj 2016. Zadanie trzecie za 1 punkt. Liczby A i C są dodatnie. Liczba B stanowi 48% liczby A oraz 32% liczby C. Wynika stąd, że... I mamy 4 odpowiedzi. Ja może dopiszę jeszcze, że te liczby A i C są dodatnie. Natomiast popatrz, co ja napisałam. Ja napisałam, że liczba B stanowi 48% liczby A, ale później jeszcze raz ją przepisałam. Liczba B stanowi 32% liczby C. I ja z tego muszę powiedzieć, jaka jest zależność pomiędzy C a A. No i oczywiście zaznaczymy sobie prawdziwą odpowiedź, jak sobie do tego dojdziemy. Czyli tak, po pierwsze, jak zapisać w matematyce, że liczba B stanowi, inaczej mogę napisać, równa się. B równa się 48% liczby A, czyli A. No czyli co ja mogę napisać, że B to się równa 48% w ułamku dziesiętnym, to jest 0,48 liczby A. No to teraz piszemy tak samo o liczbie B, tylko uzależnionej od liczby C, że B stanowi 32% liczby C. Czyli B to się równa 0,32 liczby C. I teraz popatrzmy, jak ja wiem, że to jest ta sama liczba B, tu jest B i tu jest B, to ja przecież mogę to porównać. Czyli mogę napisać tak, że 0,32C to jest to samo, co 0,48A.
No, nieraz młodzież nie lubi ułamków dziesiętnych, więc zróbmy sobie tak razy 100 po prostu i wtedy przesuniemy przecinek o dwa miejsca, czyli będzie 32c, to się równa 48a. No to podzielmy teraz przez 32 i zapiszemy, że c to się równa 48 nad 32a. No pasowałoby skrócić. No to ustalamy, przez ile to będziemy skracać. Na pewno się to skróci aż przez 16. Czyli tu będzie 3, a tu będzie 2. Czyli mogę napisać, że moje c to jest 3 drugie a, albo inaczej 1,5a. Zobaczymy, która odpowiedź jest, to też tak zaznaczymy. No faktycznie jest taka odpowiedź, że c to jest 1,5a, czyli odpowiedź A. Taka jest, że C to się równa 1,5A. Jest to zadanie z procentami, ale nie jest to takie zadanie, że rower kosztuje, czy telewizor kosztuje, czy komputer kosztuje, tylko jest zadanie takie właśnie zagmatwane i młodzież też z tym miała problem, z tym zadaniem. Niby proste, no bo procenty przecież nie są trudne, ale jednocześnie zapisanie z treści, przejście na ułożenie równania i teraz jeszcze dwóch równań i porównanie, przekształcenie stanowi też trochę trudności dla przeciętnego ucznia. Więc chciałam takie zadanie z Tobą zrobić i takie zadanie właśnie wybrałam. Zadanie numer 6, czerwiec 2016, zadanie 8 za 1 punkt. Rozwiązaniem równania, i to równanie przeczytam, x minus 7 podzielone przez x równa się 5, gdzie x jest różne od 0, jest to liczba należąca do przedziału. I są cztery odpowiedzi. No najpierw musimy to równanie rozwiązać, żeby móc się zastanawiać, do jakiego przedziału jaka liczba należy. No jaka metoda? Myślę, że najprościej młodzież bardzo lubi, jak dopisujemy tutaj nad 1, czyli 5 nad 1 i metodą właśnie tutaj mnożenia na krzyż sobie to policzymy. Mamy ważne założenie podane, więc nie musimy myśleć na temat założeń, bo faktycznie x nie może być 0. Czyli mnożę x minus 7 razy 1 to jest x minus 7, a 5 razy x to jest 5x. No i przenosimy. X i to będziemy na drugą stronę, czyli minus 5x, to się równa minus 7, przerzucam, to będzie 7. X minus 5x to jest minus 4x, równa się 7, dzielone przez minus 4 oczywiście i dostajemy, że x to jest minus i teraz zapiszemy w ułamku 7 nad 4. No to wyciągam całości, czyli minus 1 cała i 3 czwarte. Po to wyciągłam, żeby teraz popatrzeć, która odpowiedź by nam odpowiadała, prawda? Czyli nasza liczba x ma należeć do jakiego przedziału. I mamy tam cztery przedziały, mamy wybrać ten przedział, który nam pasuje. Oczywiście jest to odpowiedź B, ja napiszę ten przedział. Przedział będzie od minus dwójki domkniętej do minus jedynki otwartej. No tak się składa, że nasza liczba minus 1 i 3 czwarte znajduje się tutaj w środeczku w tym przedziale. Czyli jest jedną z liczb, która należy do tego właśnie przedziału. Dlatego ta odpowiedź B jest prawidłowa. Zadanie numer 7, sierpień 2015, zadanie 8 za 1 punkt. Najmniejszą liczbą całkowitą, która spełnia nierówność, i tą nierówność przeczytam, 2 pomnożone przez x minus 2 jest mniejsze lub równe 4 pomnożone przez x minus 1 i dodać 1. Jest. Czyli nie dość, że ja mam rozwiązać tą nierówność, to jeszcze mam wybrać, która jest najmniejsza całkowita, która to spełnia. No oczywiście najpierw musimy to rozwiązać, więc zabieramy się za rozwiązywanie. Jest to prosta nierówność. Nie ma żadnych założeń, wystarczy tylko jak będę wymnażała. I teraz tak, dwójkę z tym, dwójkę z tym. Czwórkę z tym, czwórkę z tym. Jak widzisz liczbę przed nawiasem, to znaczy, że tam w domyśle jest mnożenie, czyli trzeba wymnożyć. Tak samo tutaj. Czyli tak, 2 razy x to 2x, 2 razy minus 2 to minus 4. Mniejsze lub równe. 4 razy x to 4x, 4 razy minus 1 to minus 4, no i dodać 1. No i zasada jest oczywiście taka, jak zawsze w matematyce, nie wiadomo na jedną, wiadomo na drugą. Czyli 2x zostawiamy po tej stronie, 4x przerzucamy, czyli będzie minus 4x. Jak przerzucam, zmieniam znaki. Mniejsze lub równe. I teraz to mam. Minus 4 jest po dobrej stronie, plus 1 po dobrej, a tu było minus 4, jak ja przerzucę, będzie plus 4. Pamiętaj, przerzucamy na strony ze zmienionym znakiem. No to 2x minus 4x to jest minus 2x, jest mniejsze lub równe. Tutaj nawet minus 4 i 4 mogę przekreślić, czyli jest 1. Dzielę obustronnie przez minus 2. No i zwracam oczywiście uwagę, że jak jestem minusik tutaj, no to zdarzają się błędy, prawda, wśród młodzieży, ponieważ
często zapominają o tym, że trzeba zwrot zmienić. Jak dzielimy obustronnie albo mnożymy przez liczbę ujemną, to pamiętaj, zawsze zwrot zmieniamy. Czyli będziemy mieć na minusie 1 nad 2. Czyli po prostu 1 druga. No to ja teraz mogę się napisać przedział oczywiście, że to będzie, to będą wszystkie x-y, począwszy od minus 1 drugiej, no i aż do nieskończoności będą się ciągły. No, a ja miałam polecenie takie, żeby wybrać najmniejszą, ale całkowitą. Najmniejszą całkowitą. No, żeby Ci to było wygodnie, możesz sobie nawet narysować oś liczbową. Zaznaczyć minus 1 druga, tu kółeczko zamalowane, zakreślić, tak, ten przedział. I teraz, która jest najmniejsza, ale całkowita? Patrzymy sobie, za minus tą 1 drugą jest dalej tutaj 0. Później jest 1, później 2, 3, 4. Ale ja miałam wybrać najmniejszą, ale całkowitą. Czyli najmniejszą całkowitą, która tu pasuje. Najmniejsza całkowita, która pasuje, to jest 0, czyli nasza odpowiedź C, czyli nasze po prostu 0. 0 jest najmniejsze całkowite, ale takie, które pasuje do tego przedziału. Zadanie numer 8, sierpień 2015, zadanie 22 za 1 punkt. Liczba 0,3 jest jednym z przybliżeń liczby 5/16. Błąd względny tego przybliżenia wyrażony w procentach jest równy. I my mamy oczywiście wybrać prawidłową odpowiedź, mamy wyznaczyć błąd względny przybliżenia. Ja przypomnę może wzór na błąd względny wyrażony w procentach. Było to już we wcześniejszym zadaniu. To było tak, r minus p na wartość bezwzględną podzielone przez r na wartość bezwzględną razy 100%. To r, ja dlatego używam takiego określenia r, żeby nam się kojarzyło, że to r to jest wartość rzeczywista. W teście było podane, że to 0,3 to jest przybliżenie, więc p jak przybliżenie to jest 0,3. Natomiast wartość rzeczywista, czyli konkretnie liczba, którą przybliżamy dopiero, to jest 5/16. No to musimy wiedzieć, bo pod wzór trzeba odpowiednio podstawić, prawda? Czyli jeszcze raz, liczba, która jest podana w treści to 5/16, a była informacja, że liczba 0,3 jest jednym z przybliżeń, czyli nasze P, czyli przybliżenie to będzie 0,3. No i podstawa. Czyli tak, pod R podstawiać 5/16 minus pod P 0,3, ale myślę, że lepiej zróbmy 0,3, czyli w ułamku zwykłym, podzielone przez 5/16, na razie na wartość bezwzględną, no i oczywiście razy 100%. To się równa. No trzeba ustalić wspólny mianownik, żeby można było to odjąć, czyli ja tutaj rozszerzę to pierwsze razy 10, czyli będę miała 50/160, a to rozszerzę sobie razy 16, czyli będę miała tutaj 160, a 3 razy 16 to 48. Podzielone przez, tu wartość bezwzględna już jest niepotrzebna, czyli 5/16, no i razy 100%. To się równa. Teraz dalej, u góry mogę już odjąć, czyli będę miała 2 160, nie potrzebuję wartości bezwzględnej, czyli napiszę 2 nad 160 i to wszystko podzielone przez 5/16 i razy 100%. Ułamek piętrowy nie za bardzo się nam podoba, czyli to, co jest na dole, w tym dolnym piętrze odwracamy, czyli będziemy mnożyć przez odwrotność, czyli górne piętro przepisuje 260 razy i to dolne piętro odwracamy. Zamieniamy dzielenie na mnożenie po prostu, czyli będzie 16 piątych i razy 100%. To się uda. No fajnie byłoby skrócić, no to zgadzam. 16 przez 16 to 1, 160 przez 16 to 10. Dalej. Tu nam mi się 0 z tym 0 skróci i jeszcze skrócę, piątkę sobie skrócę przez 5 i dziesiątkę przez 5 to jest 2. No i teraz popatrz, wszystko mi się pięknie skracało do jedyneczek, została mi 2 razy 2, czyli 4%. Czyli okazuje się, że błąd względny procentowy tego przybliżenia to jest 4%, a jest taka odpowiedź, jest to odpowiedź A. Na to spotkanie przygotowałam 8 zadań, które wybrałam z arkuszy naturalnych. Starałam się, żeby zadania były różnorodne, ale chciałam Ci pokazać, że możesz spotkać zadanie z rozwiązywaniem równania, czy też nierówności, ale może być dodatkowe pytanie, takie jak tu się pojawiło, że jaka jest najmniejsza liczba całkowita, która spełnia nierówność? Czy też możesz spotkać zadanie z błędem względnym, tak jak tutaj najczęściej procentowym, a możesz też spotkać zadanie, gdzie będzie błąd względny procentowy, ale jeszcze coś. Na przykład tam, jak było średnia arytmetyczna.
Dalej, zadanie z procentami często bywa na maturze. Zazwyczaj jest to zadanie za jeden punkt. No i nasze ukochane zadanie na dowodzenie, które też bywa na maturze, bo zawsze w każdym arkuszu maturalnym są dwa zadania na dowodzenie. Jedno z nich może się zdarzyć właśnie tak jak tutaj był przykład z podzielnością. Mam nadzieję, że lekcja będzie dla Ciebie przydatna, że się podobała. Jeżeli tak, zapraszam Cię już na kolejne nasze spotkanie.